Krewetki w cekinach. No właśnie, komedia francuska o gejach, którzy stworzyli zespół piłki wodnej. Film śmieszny, ciekawy, oryginalny. No i co? Warto iść. No, ale to też zależy od twojej wrażliwości na gejów. Dlaczego ten film jest ciekawy? A raz, że o piłce wodnej, a to dosyć oryginalny sport. Pływa się w wodzie, rzuca się piłką do bramki, jak w piłce nożnej. No i jak widzicie, jest tutaj na plakacie jest trener i są faceci, geje, którzy właśnie grają. No więc to jest taka kultura i cała atmosfera tego filmu jest właśnie taka lekka, swobodna, dziecięca, zabawna. Oczywiście damsko-męskie żarty. Ta subkultura jest pokazana tutaj pod wieloma kątami, różne nurty, różne problemy, wyzwania i radość. Przede wszystkim jest dużo lekkości, radości, odkrywania radości życia mimo trudności i ostateczności w naszym życiu. Jest też dużo piosenek i to jest mocna strona tego filmu. Jest to też ten film drogi. No i ten finał był dla mnie wzruszający. Jest oczywiście też przemiana bohatera. No i co mogę powiedzieć? Dla wrażliwych osób będzie to na pewno inspirujące, wzruszające, pocieszające i dobry, dramatyczny film. Także warto iść na krewetki w cekinach.